No i dzień dobry, witajcie, jesteśmy na żywo, jestem dzisiaj ja, jest Julia Morawska. Cześć Julka, Witam. witam cię serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będziemy kontynuować tak na dobrą sprawę temat, który poruszyłyśmy już jakiś czas temu, czyli poruszyłyśmy sobie temat żywienia i suplementacji w okresie ciąży. I tak na dobrą sprawę pytań było sporo, w związku z powyższym rzeczywiście no, nie wykończyłyśmy tego tematu na naszym poprzednim spotkaniu, więc dzisiaj będziemy go kontynuować, byście jeszcze nam tutaj dopowiedzieli, słuchajcie, część pytań. W związku z powyższym rzeczywiście chciałobyśmy ten temat, o ile się da, o tyle rzeczywiście de facto doprowadzić no, do Do końca. końca. Julka, no witam cię serdecznie. Nasza ty specjalistka od żywienia, suplementacji nie tylko kobiet ciężarnych, ale również swoich sportowców, ludzi z problemami autoimmunologicznymi. Ty się zajmujesz całkiem szerokim spektrum pacjentów i popraw mnie, jeżeli się nie mylę, ale ja chciałam z taką bardzo rzeczywiście zacną specjalistkę od problemów z układem hormonalnym i z problemami metabolicznymi. No, to głównie takie moje dziedziny, w których siedzę od dawna, bo się nimi najbardziej interesowałam, immunologia i układ hormonalny, a raczej immunologia, układ nerwowy i hormonalny, bo wszystkie ze sobą stricte powiązane, więc tak. A ciąża tutaj się pojawiła już w momencie, kiedy sama zaszłam w tą ciążę i musiałam zgłębić już dość ostro temat, bo oczywiście jak zwykle wszystko Na muszę sobie. podchodzić. Tak, i podchodzić do tego na poważnie. Jak zwykle milion badań naukowych, książek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak teraz dietetyka dziecięca, tak dalej, jest zgłębiana, poszerzana. Człowiek uczy się całe życie w takiej branży prozdrowotnej, nie? Ta nauka nigdy się tak naprawdę nie kończy. Więc to, co wiem, to Wam przekażę i mam nadzieję, że gdzieś to Wam pomoże. To co, ruszamy po pytaniach może. Ja tak sobie to otworzyłam te pytanka, które mieliśmy. A Tak tutaj jest. widzę bardziej niektóre będą do ciebie, niektóre bardziej do mnie, ale wiesz, Okej, tutaj się połączymy. pojawiło, no, połączymy. Tutaj było takie pytanie, że jeżeli mam nietolerancję fruktozy i dużą ochotę na owoce w ciąży, to mimo wszystko powinnam je ograniczyć do minimum. No i tutaj strasznie duży skrót myślowy idzie przede wszystkim, czy to jest fruktozemia, która jest genetyczną, nietolerancja fruktozy od dzieciństwa, czy jest to po prostu tak zwana trzewna postać nietolerancji fruktozy, która została wykryta na przykład testem oddechowym, bo znacząco podejście do dwóch tych zaburzeń po prostu się różnią. I ile w pierwszym przypadku w ogóle nawet minimalne ilości fruktozy mogą być bardzo niebezpieczne i raczej to się unika do końca życia, to w drugim przypadku tutaj po prostu jak najbardziej kwestia tolerowanej dawki i jest to bardzo zależne od konkretnej osoby, więc tutaj zawsze pojawia się pytanie, czy była jakaś diagnostyka, czy było tak, że mam jakieś tam objawy, poczytałam sobie w doktor Google, stwierdziłam sama, że mam nietolerancję fruktozy, bo równie dobrze może być to coś innego, więc tutaj też pytanie, czy w ogóle to było potwierdzone czymkolwiek, nie? Jeśli natomiast rzeczywiście była potwierdzona nietolerancja fruktozy, taka postać, ta trzewna, no to zachodząc w ciążę, no to nagle w sposób jakiś to magiczny nie zniknie, to dalej będzie. I no cóż, no tutaj jak najbardziej nie chodzi o to, żeby w ogóle nie spożywać tych owoców, ale po prostu bazować na tych niskofruktozowych. Tutaj mogą pojawić się owoce jagodowe, grubopystkowe, na przykład jakieś tam morele, śliwki, brzoskwinie, nektarynki. Tylko wszystko do progu tolerancji tak zwanej, tak? Ze zdrowym rozsądkiem, No więc może. właśnie, bo tutaj przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale tak patrząc na praktykę, no taką naszych pacjentów, ta wrodzona nietolerancja fruktozy genetyczna no, występuje stosunkowo ekstremalnie rzadko i wydaje Tak, mi się, tak. że raczej jeżeli ktoś ją ma, to wie To doskonale, już. że ciąża, nie ciąża, ale to raczej się z No. podobnymi rzeczami po prostu żegna. W zasadzie Julka Wam wymieniła tutaj bardzo dużą ilość, mam wrażenie, owoców, które rzeczywiście, patrząc oczywiście na dawkę i na Waszą tolerancję, mogą być No bezpiecznie tak, stosowane, cytrusy tak jeszcze powiedziałeś. zazwyczaj, no ze cytrusy, tam grejpfruty, pomarańcze, cytryny i mandarynki, nawet dojrzałe banany, kiwi, ananasy też dosyć dobrze tolerowane, więc kwestia znowuż produktu, bo jak postawimy 10 osób z nietolerancją fruktozy, no to u każdej z tych osób po prostu zupełnie to wszystko inaczej będzie przebiegać i ten próg tolerancji będzie inny. Więc przede wszystkim zawsze w takich sytuacjach, no wiadomo, nie siadamy, nie zjadamy
500 gram borówek naraz na przykład, tak? Tylko po prostu po trochę sobie dawkujemy jak najbardziej do takiego momentu, gdzie widzimy, że jest to ok. Także no. I teraz dobra. I słuchajcie, Julka, ja bym chciała z takim pytaniem, ono się non-stop pojawia. To już jest nasze kolejne spotkanie i kolejny raz to pytanie padło, tak? Czyli generalnie pytanie dotyczące nietolerancji mleka. I teraz znowu słuchajcie, czy nietolerancja laktozy, czy też alergia na białka mleka krowiego, to są dwie różne rzeczy. Też niestety dokładnie. Pacjenci często to mylą. Czy całkiem z niego zrezygnować, czym zastąpić? Rozumiem, że to jest pytanie generalnie, które wynika z faktu, że kobieta ciężarna jest na diecie bezmlecznej i nie wie tak na dobrą sprawę, czym tą dietę zbilansować, żeby nie było niedoborów. No właśnie, to też właśnie takie pytanie nie sprecyzowane zbyt dobrze, bo nietolerancja mleka, tak jak powiedziałaś, może być to nietolerancja po prostu laktozy, czyli cukru mlecznego, gdzie jeśli mamy bardzo dużą ochotę na nabiał w takiej sytuacji, to niskolaktozowy, bądź nawet dorzucić sobie do suplementacji laktazy, enzym trawiący laktozę i już będzie ok. No albo ewentualnie jeśli musimy z jakichś tam przyczyn stosować dietę ubogą w nabiał, a wiemy, że nabiał jest jednak najbogatszym źródłem po prostu wapnia, a te potrzeby na wapń w okresie ciąży tam około 1300 mg, więc całkiem spore i wiadomo, że to najłatwiej nabić wapniem, no to zostaje jakby dwa wyjścia. Albo nie chcemy się bawić w wyliczanie wszystkiego z roślinnych źródeł, bo nie mamy do tego głowy, aby siedzieć i liczyć, czy abyśmy na pewno spożyli wystarczającą ilość wapnia z diety. Tym bardziej, że żeby taką dawkę spożyć, 1300 mg, no to naprawdę trzeba by było się skupić, żeby niemal w każdym posiłku jakieś dobre roślinne źródła wapnia się znajdowały, a wiemy, że przy ciąży też częste niedobory żelaza, anemia niedoborowa żelaza, wapnia ogranicza wchłanianie żelaza, tak, więc jakby jedno drugim, z drugim może troszeczkę się kłócić, więc no ja osobiście nie jedząc nabiału, to po prostu suplementuję go, bo nie mam głowy i czasu się bawić w to wszystko. Chociaż jest bardzo fajna strona, Salaterka Blog. Bardzo polecam. Niedawno pojawił się wpis o 45 świetnych źródłach wapnia właśnie z diety takiej bez przetworów mlecznych. Lepszego opracowania nie widziałam, bo tam mało tego, że wymieniono jakie te źródła są, to jeszcze stopień ich wchłanialności, bo niektóre źródła roślinne, na przykład komosa ryżowa, ma sporo wapnia, ale niestety bardzo słabo się wchłania, prawie że wcale, nie? No więc ogólnie może zobacz, tutaj z wapniem ostatnio mówiłam zresztą, wapń z muszli ostrych, z alinesu na przykład, możemy sami sobie robić skorupki jaj, tak naprawdę też różnych przepisów można znaleźć, jak to zrobić ze skorupki jaj, są nawet proszek ze skorupki jaj, który można kupić i sobie po prostu to suplementować. Słuchajcie, wtedy. Tak, bo tutaj to jest, to często u nas pacjenci słyszą, że te skorupki jaj mają sobie proszkować i spożywać, to często wywołuje takie wręcz, wiesz, zaskoczenia, ale rzeczywiście, drodzy Państwo, tak to wygląda. Żebyśmy gdzieś tam podkreśliły jasno, bo nie każdy prawdopodobnie o tym wie, że nabiał, produkty mleczne, żebyśmy to tak jasno powiedziały, no to nie jest jedyne źródło, słuchajcie, wapnia, nie jest to nawet najlepsze źródło wapnia, ale gdzieś to tam pokutuje w głowach, zwłaszcza, wiesz, przyszłych mam też, które są i przede wszystkim swojemu maluchowi zapewnić to, co najlepsze i sobie, że tak powiem, zabezpieczyć siebie przed niedoborami, że mleko, sery, to wszystko musi być, żeby tego wapnia w diecie nie zabrakło, a to, kochani, wcale tak nie wygląda. No tak, wiele osób się boi, bo tak jak powiedziałam, owszem, nawet na przykład wchłanialność wapnia z brokułów jest nawet wyższa niż z mleka na przykład krowiego, tylko że sumarycznie jakby nabiał przeważa w tym aspekcie, że na 100 gram produktu tego wapnia jest więcej, więc to jakby tutaj ten, ale ciężko, powiem, że ciężko ogólnie o niedobory wapnia, bo bardzo dużo produktów, jeśli mamy dietę bardzo taką rozmaiconą, to bardzo wiele produktów zawiera bardzo, bardzo tak naprawdę spore ilości wapnia, więc o ile nie jemy strasznie monotonnie, to tak naprawdę tutaj ciężko, żeby zabrakło. No z takich przykładów, no co mamy? Brokuły, natka pietruszki nawet sporo tego wapnia ma. Mamy
o migdał, orzechy, masło migdałowe. Nie jemy na biało, możemy tofu wzbogacone wapniem, napój owsiany wzbogacony wapniem sobie na przykład wprowadzać, tak? Z takich produktów bogato wapniowych, no to nawet jakieś morelle suszone też dosyć sporo mają, rodzynki nawet mają dosyć sporo tego wapnia. Jarmuż na przykład, więc koktajle jarmużowe sobie po prostu z jarmużem, pomarańcza, tak naprawdę półtorej pomarańcza dostarcza tam prawie, że tyle samo wapnia, co 100 ml mleka, nie? Więc polecam naprawdę uderzyć na ten blog. Tak, nie jest źle, naprawdę tych produktów jest tak naprawdę po prostu mnóstwo. Nawet bataty, tak, płatki owsiane, zboża częściowo też, no, płatki owsiane tutaj najwięcej tego wapnia zawierają, ale inne zboża tam częściowo również, także mówię, dopóki nie jemy w kółko tylko ryżu i kurczaka i przy tym ogórka, taka siła, taka kulturystyczna dieta, no to ten, ale no wiadomo, najlepiej przyjrzeć się diecie, tak zobaczyć, czy czasem rzeczywiście go nie brakuje, skoro tego nabiału nie jemy i innych roślinnych dobrych źródeł wapnia brakuje, no i wtedy ewentualnie rozważyć chociażby połowę dziennej normy w suplementację, a połowę, żeby sobie uzupełnić z diety, z diety, nie? No tak jak słusznie Julka powiedziałaś, tak na dobrą sprawę, bardzo duża ilość produktów jest na wapnia fortyfikowana, w związku z powyższym, tak, nawet to jakimiś tam lekami roślinnymi, nie musimy... Tak, tylko trzeba patrzeć, bo nie każdy napój owsiany jest wzbogacony wapniem. Trzeba patrzeć. No, ja tutaj na to zwracam uwagę, bo mój synek ma alergię na białka mleczne, mleka krowiego, karmień piersiów zostało mało, więc muszę zwracać na to uwagę, więc, że tak powiem, to jest u nas bardzo aktualny temat, gdzie jest ile wapnia, więc dobre pytanie, bo musiałam odświeżyć sobie to wszystko. Także, no, różne ekologiczne, w ogóle z takich ciekawostek tutaj jest mleko sojowe, tak naprawdę fortyfikowane w wapniu, uważa się takim ekwiwalentem mleka krowiego pod względem chłanialności tego wapnia. Tylko że z soją jest taki problem, że jest tutaj jakieś problemy tarczycowe, jakieś leki na tarczycę się stosują, soja ogranicza chłanianie jodu, więc jak przewijają się niedobory jodu, to ta soja w nadmiarze też gdzieś tam może niezbyt dobrze wpływać w przypadku zaburzeń jakichś tam hormonalnych tarczycowych. Nie? Więc tak, myślę, że wyczerpałam chyba temat. Polecam jeszcze raz ten blog salaterka.pl, źródła wapnia, to jest dosłownie niedawny wpis. Słuchajcie, ja zapiszę. A wiesz co, a ja mogę kliknąć to na czat? Co możesz? Wrzucić w czat. Ty wrzucaj w czat, ja zaraz pytanie wrzucę w czat, oczywiście, że tak. Tylko nie wiem gdzie, bo mam tutaj private chat, a mam... Nie, tu na ogólny, tu gdzie są komentarze do wpisywania. W komentarzach możesz pisać, słuchaj. Nie widzę tego. To ja wpiszę, to podyktuj, a ja wpiszę. Dobra, ja cię wyślę chyba, dobra, nie, wyślę cię na Facebook, a ty później wklej, okej? Okay? Dobra, to słuchajcie, będziemy wklejać wszystkie na miarę w takim razie, bo też będziemy się mówić o pewnych produktach, preparatach na pewno. Tak jak zawsze, w związku z powyższym, to wszystko tak jak zawsze znajdziecie pod zapisem webinaru. Tak, bardziej chodzi o to, że dobra, że to po prostu wszystko ciężko wymienić, tak o, bo można na ten temat cały live poświęcić. A tam są właśnie fajne tabele, można sobie je wydrukować, powiesić na lodówkę i dbać o to, by w zakupach tych produktów po prostu nie brakowało. Bardzo polecam. Dobra. No i super, i to mamy. I ja teraz, słuchajcie, ja się teraz bawię nowym programem, który dzisiaj testujemy, tak? Czyli słuchajcie, jesteśmy na takim programie, gdzie mogę Wam pokazywać pytania, więc te pytania Wam pokazuję. Zadaliście je wcześniej. Julka, produkty zmniejszające anemię. Pytanie o anemię też było, ewidentnie są to główne problemy, słuchaj, naszych ciężarnych tutaj obserwatorów, czyli co robić, żeby dostarczyć wystarczającej ilości wapnia i co robić, słuchaj, kiedy mamy żelazny ciąży. No w sumie to wszystko jest raczej w tym nagraniu poprzednim, gdzie poruszałam temat. Przede wszystkim jeśli do anemii już doszło, to raczej żywieniem tego nie uzupełnimy niestety, to już jest za późno. Żywieniem wprowadzamy profilaktykę, aby nie doszło do tej anemii. Natomiast ta głęboka anemia to już jest raczej taki stan, gdzie ciężko z żywieniem przejeść aż tak ogromne dawki żelaza i je wchłonąć przede wszystkim.
aby z tej anemii wyjść, więc tutaj jak do anemii już doszło, to raczej zostaje po prostu preparaty żelaza i to najczęściej te przepisywane przez lekarza. Mhm. Także no, nie leczymy anemii jest stricte żywieniowo. Żywienie jakby może być elementem wspomagającym, a później utrzymującym, by znowu do niej nie doszło, tak? To samo dotyczy ferytyny. Dużo pytań, że co robić tam, żeby podnieść ferytyny w ciąży. Nic oprócz wlewu żelaza do krwi nie podniesie ferytyny, ta ferytyna ona będzie spadała od początku ciąży aż do końca, będzie leciała, nawet jak się bierze preparaty żelaza, to ona i tak idzie w dół, tylko może iść szybciej, może iść wolniej, tak? I może w końcu dojść do, żeby było jasne, ferytyna to jest magazyn żelaza w organizmie, takie konto oszczędnościowe, po które organizm sięga jak potrzeby organizmu rosną na przykład w przebiegu ciąży, bądź kiedy tracimy na przykład to żelazo w obrębie obfitych miesiączek, bądź przy porodzie, tak, bądź jakieś mamy utajone krwawienie z układu pokarmowego, no w tych wszystkich stanach dochodzi do zwiększonych po prostu potrzeb i kiedy podaż diety jest zbyt mała do tych potrzeb, no to organizm z tego konta oszczędnościowego czerpie, wyciąga, aż zostajemy na zero na koncie oszczędnościowym i wtedy jest tak, utajony niedobór żelaza, kiedy mamy niską ferytynę, a później dopiero anemia taka jawna, klinicznie, w której widzimy spadek hemoglobiny, czyli widzimy już to na poziomie morfologii, tak? No i mówię, że dlatego anemia to jest taki końcowy krok, z którego ciężko wyjść żywieniowo. Ale jeśli chodzi o, no, ale jeśli chodzi o takie produkty bogate w żelazo, no to przede wszystkim tak, no mięso, czerwone mięsko, cielęcinka, wątróbka, tak, podroby tutaj, tylko z tą wątróbką, no wciąż są te doniesienia, że trzeba witamina A, żeby nie przesadzić, tak, że nadmiar, żeby nie było, bo wiemy, że nadmiar witaminy A może potencjalnie być niekorzystny dla płodu, więc ja tam raczej jestem zdania, że raz w tygodniu 100 gram wątróbki nie zaszkodzi, tak, po prostu rzeczywiście wtedy chociażby porcja jakiegoś czerwonego, dobrej jakości mięska, żeby się pojawiło. Oczywiście też dużo roślinnych źródeł mają też żelazo, ale to żelazo, tego żelaza jest naprawdę o wiele mniej, no i jest ono po prostu gorzej wchłanialne, tak? To jest tak zwane żelazo niechemowe, które mało tego, że gorzej się wchłania, to wiele składników obecnych w innych produktach dodatkowo ograniczają jego wchłanianie, więc no najlepiej wchłanianie żelaza jest to ze źródeł zwierzęcych jednak mimo wszystko, tak? Więc tutaj mamy mięsa, bo ryby raczej mało mają tego, ewentualnie jajka, tak? No i podroby. No, słuchajcie, tak, ja tutaj, że tak powiem, cytując Julkę z samego początku wypowiedzi, rzeczywiście słuchajcie o tej anemii w ciąży, o diagnostyce, tak, o tym, że należy badać żelazo, ferytynę, o tym, jak to spada, to Julia, rzeczywiście wyczerpałaś ten temat bardzo, mam wrażenie, dokładnie i szczegółowo. Także słuchajcie, wszelkie zapisy naszych webinarów są dostępne na kanale Vita Immun na YouTubie, także zapraszamy. Część pierwsza, żywienie, suplementacja w ciąży, tak. Znajdziecie Państwo bez problemu, zachęcam do odsłuchania. Tam Jula popłynęła, słuchajcie, na temat żelaza, także tak, dużo tam wiedzy znajdziecie. Tak. No dobra, Julka, to teraz ja się dalej bawię tym programem i będę, słuchaj, tutaj wrzucać pytania. Biotyna w ciąży. Tak, pytanie w jakim celu? Czasami są doniesienia, że kobiety ciężarne bardziej są narażone na niedobory tej biotyny, ale ogólnie jeśli chodzi o taką bezpieczną dawkę dzienną, którą można suplementować, to jest 30 mikrogram dziennie, bo z tego co pamiętam było takie pytanie, czy można w ogóle i jaka dawka, więc tutaj żeby też nadmiernie się nie rozgadywać, 30 mikrogram maksymalnie, tak? Także jeśli macie jakiś preparat, który w sobie zawiera biotynę, to ten, bo nadmiary też potencjalnie szkodliwe do płodu i ostatnio doszło też do takich jakichś tam doniesień naukowych, które już na etapie karmienia piersi opisało, że biotyna może, nadmiar biotyny u kobiety może doprowadzić do nadczynności u dziecka, także nawet na takie coś trafiło. No więc ze wszystkim ze zdrowym rozsądkiem, nie? Biotyna przede wszystkim też nie uważa się za taki składnik, który jest obowiązkowy do suplementacji w ciąży, więc też nie. Przecież ta biotyna, słuchaj, to tak przede wszystkim tutaj z włosami się kojarzy wszystkim.
Tak, ja mam bardzo dużą grupę pacjentów rzeczywiście, które gdzieś tam wiedzą, mają doniesienia, że po ciąży, tak, w okresie laktacji, swojej połogu, no te włosy będą leciały, jak tam ja ostatnio pacjentkę powiedziałam, to jest spowodowane zmianami hormonalnymi, no drugie panie w ciąży, włosy są piękne, tak, i gęste i nie wypadają, a później no to się wszystko wszystko musi rozwija. Wypaść to, co nie wypadło, tak. No i to słuchajcie, to niestety natura jest okrutna, tak, co nie wypadnie w ciąży, wypadnie po ciąży, ale to jest też proces naturalny, który można w dużej mierze ograniczyć i myślę, że stąd to pytanie o tą biotynę w ciąży padło, także Julia, ustalamy, że w ciąży de facto no nie jest to coś, co jest niezbędne i gdzieś tam, jeżeli w ogóle, to ilości raczej tak. Minimalne, prawda? No przynajmniej wedle oficjalnych wytycznych na razie nie widnieje to jako składnik obowiązkowy do suplementacji. Można te 30 mikrogram, ale nie więcej i tyle. I pytanie, czy trzeba. Ja cię teraz odciążę. Słuchajcie, teraz padło pytanie tutaj, czy dziecko odziedzi, czy nietolerancje pokarmowe matki. Skrótowo oczywiście te pytania przekazuję, bo całe pytanie brzmiało, czy jeżeli sama mam nietolerancje pokarmowe na niektóre produkty, to dziecko również będzie je miało. Ja myślę, że to jest de facto pytanie, słuchajcie, o ukryte, utajone alergie na pokarmy, te tak zwane nadwrażliwości pokarmowe, czyli reakcje, które są warunkowane przeciwciałami IgA, IgG, których też de facto nie widzimy, bardzo często przyszła mama nie jest świadoma, że w ogóle tego typu reakcje ma, słuchajcie, bo też objawy nadwrażliwości pokarmowych, tych nietolerancji tak zwanych, są bardzo mocno utajone. Czyli ja na przykład mogę mieć, u mnie te nietolerancje pokarmowe mogą się objawiać jak IBS, czyli zespół IT nadwrażliwego, albo migreny, albo problemy skórne, albo zespół chronicznego zmęczenia, także manifestacja jest bardzo wszechstronna, szeroka, słuchajcie, Pani Weronika pisze, zaraz się ustosunkuję. I tak na dobrą sprawę rzeczywiście możemy się zorientować z tego, że te nadwrażliwości pokarmowe mamy. Natomiast pamiętajmy o tym, że w okresie ciąży, słuchajcie, my przekazujemy dziecku de facto przeciwciała odpornościowe. To jest taki pakiet naszej odporności, która ma zabezpieczyć tego malucha w momencie, kiedy de facto przychodzi na świat, tak? Bo wtedy dominuje odporność nieswoista, do momentu, aż dziecko się zetknie, słuchajcie, z bakteriami, wirusami, ja mówię oczywiście w uproszczeniu, mama musi mu pewien pakiet, panel odporności przekazać, podobnie zresztą przekazujemy to, karmiąc dziecko piersią. Też przekazujemy takie czynniki, które stymulują odporność, czy zapewniają, tak? Ten układ odpornościowy, wspomagają u dziecka i rzeczywiście, jeżeli mamy reakcję IgG na pewne pokarmy, to możemy je dziecku przekazać, tak na dobrą sprawę i musimy mieć to na uwadze. Dlatego też słuchajcie, jeżeli, no my zawsze podchodzimy do tego w ten sposób, że jeżeli matka rzeczywiście gdzieś tam chce działać profilaktycznie do przodu, że tak powiem, to warto sobie oznaczyć takie przeciwciała w klasie IgG. My wykonujemy, słuchajcie, w Vitaimmun przeciwciała w klasie IgA, IgG, tak? Czyli badamy dwa rodzaje przeciwciał na pokarmy. Natomiast jeżeli chodzi o przekazywanie dziecku przeciwciał, to nie przekazuje się na aktualny stan wiedzy przeciwciał IgA, przekazujemy tylko przeciwciała IgG. Czyli taki panel de facto wystarczyłby, jeżeli chcemy gdzieś tam stosować dietę eliminacyjną w ciąży, żeby dziecku nie przekazać tego typu nadwrażliwości pokarmowych. Natomiast słuchajcie, jeżeli już jest po porodzie, dziecko już się urodziło, ma problemy, które wskazywać mogą na to, że takie nadwrażliwości na pokarmy występują, to wtedy pamiętajmy o tym, że dziecko jeszcze po porodzie przez kilka pierwszych miesięcy posiada raczej przeciwciała matki. Dopiero około 6 miesiąca dochodzi do tak zwanego zjawiska krzyżowania, tak? Czyli dziecko wytwarza i swoje przeciwciała i jeszcze ma przeciwciała matczyne. W związku z powyższym my akurat oznaczamy do 12 miesiąca życia dziecka. Takie testy wykonujemy u mamy, a dopiero po ukończeniu 12 miesiąca życia wykonujemy u dziecka. Amerykanie z kolei, słuchajcie, badają dziecko bezpośrednio na te nadwrażliwości pokarmowe już po ukończeniu 6 miesiąca życia, także tak na dobrą sprawę gdzieś tam te schematy są bardzo różne, no my pracujemy w ten określony sposób. Teraz do pani Weroniki się odnoszę, tak, że z tego co pani Weronika wie, nietolerancja pokarmowa IgG nie jest diagnostyką medyczną. Znaczy generalnie wiecie co, ja nie będę się już tutaj ustosunkowywać po raz kolejny, bo jest straszna kłótnia o to, czy to IgG w ogóle jest diagnostyką medyczną, czy nie jest, słuchajcie, diagnostyką medyczną. Tak na dobrą sprawę, słuchajcie, uznawanym typem alergii w tym momencie przez alergologów i pewną znaczną część środowiska dietetycznego jest tylko i wyłącznie reakcja IgE zależna, czyli alergia natychmiastowa typu pierwszego, co
co oznacza, że ja jem dany pokarm, tak, pojawia się od razu reakcja, czyli mam to bezpośrednie powiązanie przyczynowo-skutkowe. Natomiast słuchajcie, no ja już wielokrotnie przytaczałam badania, które rzeczywiście wskazują na celowość stosowania takich diet opartych na diagnostyce IgG zależnej w szeregu jednostek chorobowych. Tych badań, słuchajcie, jest naprawdę, jest dosyć duża ilość na PubMedzie, także możecie Państwo wejść, możecie zerknąć, możecie sprawdzić. To oczywiście nie jest diagnostyka dla każdego, natomiast no, skoro jest to wykonywana diagnostyka, no to jest to diagnostyka, to jest zawsze diagnostyka uzupełniająca. Czyli jeżeli mamy wskazania co do tego, tak, że tego typu reakcje utajone mogą występować, to należałoby taką diagnostykę wykonać. My też, słuchajcie, nie u każdego pacjenta wykonujemy tego typu testy, bo zawsze pierwszym testem, który należy wykonać, jest test w kierunku IgE, czyli alergii natychmiastowej. Natomiast jeżeli objawy u pacjenta wskazują, tak, że jest celowość rozważenia takiej diagnostyki, jak najbardziej ją rozważamy. Oczywiście to jest jeszcze, słuchajcie, w toku badań, tak, aczkolwiek te testy wykonywane są od w tym momencie kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu już lat, tak na dobrą sprawę, i rzeczywiście skuteczność tych diet eliminacyjnych wielokrotnie została wykazana, także warto taką diagnostykę rozważyć. Okay. Julka, tutaj pytanie padło. No już mówiłam, jakie są potrzeby od 1000 minimum do 1300 mg wedle różnych wytycznych, jeśli chodzi o. Pokażę. O. No, jeśli chodzi o wap z alg organicznych, tak rozumiem, że chodzi o takie algi z alg czerwonych, to powiem, że oficjalnie widziałam, że nie zaleca się tą formę wapnia stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Szczerze, nie znalazłam akurat dlaczego. Więc wiem tylko, że się nie zaleca i raczej dlatego mówię, że ten wapń albo z muśli ostrych, albo powiedzmy z tych skorupek jaj, które można w formie sproszkowanej sobie nawet nabyć, tak? Jeśli boimy się, że sami gdzieś tam nie będziemy odpowiednio umieli to zrobić. Dobra, i kolejne pytanie dla Ciebie, Julka, i ja je oczywiście skracam, słuchajcie, dieta lekkostrawna w trakcie karmienia, tak czy nie? Ja to tak skrócę, generalnie pytanie brzmiało, czy karmiąc piersią należy być na lekkostrawnej diecie, czy można jeść wszystko może? Tak, tam chyba nawet dwa pytania tego typu mniej więcej się przewijały. Tak. Chociaż jedno było tutaj w ciąży, tak? Jedno było w ciąży, czy można jeść wszystko, drugie... na co się ma ochotę, no to już wiemy, że na pewno wszystkiego jeść nie możemy i to też dosyć szczegółowo poprzednim. Gdzieś tam poszłyśmy w poprzednim live'ie, natomiast w okresie laktacji, czy można jeść wszystko, bo generalnie słuchajcie, no, jeżeli chodzi o tą dietę matki karmiącej, które to jest takie są kłótnie, no, to takie kłótnie na grupach. Nie, właśnie to są tak, to są kłótnie tego typu, czy kobieta absolutnie nic nie wpływa na smak mleka, tak, i na to, czy dziecko chce jeść, a cała druga grupa, tak zwanego środowiska, mówi, że nie. Zgodnie z obecną wiedzą naukową, nie ma czegoś takiego jak dieta jakakolwiek eliminacyjna i tak dalej. Profilaktycznie, tak, na wszelki przypadek. Rzeczywiście możemy dietę modyfikować, jeśli widzimy, że dzieciątku zaczyna się w jakimś czasie coś się dziać, tak? Widzimy, że jakieś alergiczne zmiany skórne się przewijają, no to wtedy rzeczywiście możemy na przykład wykluczyć nabiał, zobaczyć, czy może u dzieciątka rzeczywiście nie idzie reakcja po prostu na ten nabiał spożywany przez mamę, bo to się zdarza jak najbardziej. Ale jeśli chodzi o to, że rodzaj w tym momencie od razu przestaje jeść wszystko, żeby dziecku nie zaszkodzić, no to jedyne, co unikamy, no to palenie i picia, tak, kiedy karmimy piersią, a resztę rzeczy, normalna, zbilansowana dieta, jeśli kobieta zje strączki i będzie miała wzdęcia i gazy, nie spowoduje to gazów u dziecka, tak, żeby nie było, więc jak najbardziej normalnie, normalna, zbilansowana dieta i o ile tataru i takich rzeczy w ciąży nie można, no to przy karmieniu piersią już możemy do tego wracać, już możemy spożywać surowe mięso i tak dalej, i tak dalej. Także no, też takie pytanie, dieta lekkostrawna, co się rozumie poprzez dietę lekkostrawną? Ogólnie na co dzień powinno się odżywiać w taki zdrowy, zbilansowany sposób, jak najmniej przetworzony, i zalecam to robić, tak, ale nie popadać w żadne eliminacyjne, że tak powiem, tutaj skrajności, tak, bo zgodnie z obecną wiedzą naukową po prostu najzwyczajniej na świecie nie ma to sensu. Tak? Wiesz, to jest, podejrzewam, Julka, taki schemat, w który wpada część kobiet, czyli bojąc się tego, że gdzieś tam sprzyjamy rozwojowi alergii u dziecka, to są pewnie te mamy, które przede wszystkim żyją na ryżu, na marchewce, na kurczaku, bo to tak najczęściej wygląda,
Natomiast słuchajcie, tak jak Julia powiedziała, do momentu, kiedy nie ma objawów u dziecka, nie ma problemu, do tego momentu też nie wdrażamy żadnej Ogólnie eliminacji, jak alergia ma być, to jest ona niedobrowolna. będzie i czy będziesz jadła sam Dokładnie. ryż, tak, czy indyk, jak alergię, to na etapie po prostu rozszerzenia diety, to wszystko się najzwyczajniej na świecie Będzie. ujawni. Wszystkie czy bardzo dużo problemów brzuszkowych u dzieci są po prostu związane tylko i wyłącznie z tym, że ich układ pokarmowy dojrzewa, wciąż dojrzewa dzieciąta, po prostu rosną, rodzą się takie niedojrzałe akurat, tak, i tutaj i ten układ nerwowy, i ten układ pokarmowy, i najwięcej, ale ja wiem, jak to mieć pierwsze dziecko, mieć problemy ze strony układu pokarmowego, człowiek się łapie Człowiek już ze zrobi wszystkim, wszystko. tak, i zrobi wszystko i na świecie, i myślę, że Boże, jak temu dzieciątko pomóc, szczególnie, że to dziecko się drze w niebogłosy, nie wiadomo o co chodzi i milion myśli, co się dzieje, tak, także rozumiem to Jesteś jako... gotowa wdrożyć każdą dietę w tej sytuacji, która by Rozumiem jako tylko mama, wbrew, tak, rozumiem jako wbrew, mama słuchajcie, doskonale, zaleceniom ale... naukowym. Wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast rzeczywiście, tak jak Julia mówi, pamiętajcie, że ten przewód pokarmowy, tak samo słuchajcie, zresztą jak nerw błędny w jelicie, jak układ mikroflory, to wszystko się rodzi takie świeże, niedojrzałe. I też dziecko się musi nauczyć tego układ immunologiczny w jelicie, ten układ immunologiczny gard przede wszystkim, jak sobie z tymi pokarmami radzić, jak je tolerować, jak tolerować bakterie jelitowe. Kiedyś usłyszałam, wiesz, to takie bardzo fajne stwierdzenie płynące ze strony immunologa, że cały proces trawienia w aspekcie naszego organizmu jest wręcz cudem, tak? Że my jesteśmy w Tak. stanie gdzieś tam ten pokarm stolerować i przeżyć. Także słuchajcie, no ale nasz układ immunologiczny musi się tego nauczyć. Niebagatelną rolę w tym procesie zresztą odgrywają bakterie jelitowe, więc ja sobie tu, słuchajcie, zadam kolejne zadane przez Was zresztą pytanie, ale wrzucę je, słuchajcie, takim tokiem wynikowym, od jakiego wieku badać mikroflorę u dziecka. Słuchajcie, mikroflorę u dziecka można badać tak naprawdę już od pierwszych tygodni życia, tylko o tym też już mówiliśmy ostatnio, nie zawsze jest potrzeba badania tej mikroflory jelitowej, bo to jest rzeczywiście temat dosyć modny i super, bo mikroflora, no ja nie będę się tu powtarzać, słuchajcie, ja to mówię non stop, no jest niezmiernie istotna ogólnie w zachowaniu zdrowia, natomiast często idziemy tak do przodu, wychodząc przez tak zwany szereg i chcemy badać mikroflorę tak na wszelki wypadek, żeby dziecku zapewnić wszystko, co najlepsze. I teraz słuchajcie, kwestia jest taka, jeżeli rodziliśmy naturalnie, tak, i jeżeli rodziliśmy naturalnie i nie mamy żadnych problemów z infekcjami intymnymi, nie mieliśmy żadnych antybiotyków, tak, które mogły tą nasz mikrobiom pochwy czy jelita osłabić, a następnie karmimy tego malucha piersią i on też nie otrzymywał żadnych antybiotyków, nie było żadnych interwencji, to tak naprawdę on otrzymał najlepszy start, jaki otrzymać może, czyli nie ma tutaj potrzeby badania mikroflory, bo mama przekazała dziecku jak najlepszą florę startową i stymuluje wzrost tych dobrych bakterii karmiąc piersią. A nie ma lepszego, słuchajcie, probiotyku niż mleko mamy. Tam są i bakterie probiotyczne, i probiotyki. Także w tej sytuacji absolutnie ja nie widzę w ogóle wskazań do badania mikroflory jelitowej. Inną sytuacją jest, słuchajcie, proces cesarskiego cięcia, kiedy ta kolonizacja jest zaburzona. Wtedy rzeczywiście warto takie badanie wykonać tak na dobrą sprawę jak najszybciej. Czy w sytuacji, kiedy, słuchajcie, dziecko otrzymuje de facto antybiotyk w pierwszych tygodniach, miesiącach życia. Pamiętajcie, że flora dziecka jest najbardziej wrażliwa, podatna na uszkodzenia przez pierwsze 3 lata życia. Wtedy też mówimy o tak zwanej teorii programowania mikrobiotycznego. Co jest w jelicie, to będzie w najmocniejszym stopniu wpływało na to, jak ta flora przyszłościowo będzie wyglądała i też na ryzyko rozwoju szeregu chorób. Także jeżeli zaistniały sytuacje uszkadzające mikrobiom, czyli infekcje, słuchajcie, przewlekła, antybiotykoterapia, poród drogą cesarskiego cięcia, wtedy można od pierwszych dni życia. Ale jeżeli czegoś takiego nie ma, to nie ma potrzeby. I tu padło od razu pytanie, probiotyki dopochwowe w trakcie ciąży. Probiotyki dopochwowe Myślę, w trakcie wiesz co, ciąży. przerwę cię na chwilę, to można No, od razu się jasne. odnieść może do tego pytania, bo tam było, pamiętam, pytanie na temat infekcji w ogóle, takich Infekcja pęcherza w nawracających. ciąży. I Masz tak, i te rację. probiotyki dopochowowe, tutaj można to po prostu połączyć, nie? Masz Tak rację. myślę. Tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o infekcje intymne w okresie ciąży, to jest w ogóle olbrzymi problem i często one występują. Mówi się, że nawet co trzecia ciężarna będzie miała, słuchajcie, infekcję bakteryjną czy grzybiczą. Z tego prostego względu, ja to zawsze tak upraszczam, opisując pacjentom, że zobaczcie, w nas rośnie nowe życie i tylko 50% tego nowego życia jest z nami zgodne genetycznie. Czyli my mamy w 50% nowy organizm w sobie, którego nasz organizm nie może odrzucić. Tak? To jest taki trochę, słuchajcie, dziecko jest taki trochę. To jest taki trochę przeszczep, tak? Super, ale przeszczep. I teraz nasz układ odpornościowy ewolucyjnie idąc, tak, no bo siłą rzeczy rozmnażamy się po to, żeby zapewnić ciągłość gatunku, obniża działanie wydolności naszego układu odpornościowego. Czyli nasza odporność musi się uspokoić. Nie może być aż taka, słuchajcie,
aż tak wydolna, żeby po prostu nie atakować dziecka. I w związku z powyższym kobiety ciężarne niestety często cierpią na różnego rodzaju infekcje, tak? Nie tylko ze strony układu moczowo-płciowego, ale ogólnie są bardziej podatne na rozwój jakichkolwiek infekcji. I tutaj problemem, jeżeli chodzi o infekcje intymne, jest to, że słuchajcie, probiotyki dopochwowe jak najbardziej mogą być stosowane, natomiast jeżeli chodzi o przebadane w ciąży probiotyki ginekologiczne dopochwowe, to niestety z tym jest, słuchajcie, ciężko, tak? Ja wypiszę sobie później Państwu pod tym webinarem, słuchajcie, jakie probiotyki ogólnie w okresie ciąży należałoby stosować, bo są nowe, fajne preparaty, które rzeczywiście, którym można się w ciąży posiłkować. Natomiast jeżeli chodzi o te probiotyki ginekologiczne dopochwowe, no to rzeczywiście ich dostępność jest kiepska. Natomiast można brać oczywiście probiotyki doustne. Jeżeli chodzi o dopochwowe, słuchajcie, to ściśle przebadane i z reguły się stosuje w ostatnim trymestrze ciąży. I to zawsze, słuchajcie, musi być oczywiście potwierdzone, że można stosować przez lekarza. Natomiast odpowiednio dobrane probiotyki ginekologiczne dopochwowe są, słuchajcie, świetnym rozwiązaniem, bo są badania, że one zmniejszają ryzyko porodu przedwczesnego, tak, zakażenia wód płodowych i rzeczywiście wpływają korzystnie na te parametry donoszenia ciąży. Z tym, że wiadomo, kobiety ciężarne, no to jest taka grupa pacjentek, na której raczej badań się nie wykonuje i stąd taka słaba niestety dostępność, ale jeżeli wiemy, że mamy problem z infekcjami intymnymi, jest, słuchajcie, szereg probiotyków doustnych, które jak najbardziej można w ciąży stosować i obiecuję, wypiszemy wszystkie. Także pod webinarem, słuchajcie, cała lista będzie wypisana. Julka, czy ty chcesz coś dodać na temat, słuchaj, na temat, nie, no, że tak powiem, no, probiotykoterapii ginekologicznej? Wiesz co, jest taki szczep, Saccharomyces CNCM, coś tam I3856, kojarzysz, który jest, to? Kojarzę. I on właśnie też stosuje się w tych różnych takich nawracających problemach intymnych, że tak powiem, ale znowuż ten problem, o którym mówisz, że wszystkie badania, które pokazują jego skuteczność, wyklucza się kobiety ciężarne. No i właśnie, jak ty myślisz? Bo teoretycznie powiem, gdybym była w ciąży i miałabym takie problemy, to bym go wzięła, nie? Ale tak, żeby komuś zalecić, no to nie zalecam. Jestem ciekawa, co ty myślisz na to zdanie, no bo wiadomo, no, nie mogę ponosić za to odpowiedzialności, jeśli nie daj Boże komuś coś, nie? Znaczy generalnie wiecie co, no, stosowanie probiotyków zasadniczo to jest jedna z bezpieczniejszych suplementacji, tak na dobrą sprawę. Słuchajcie, my zaczęliśmy sobie te probiotyki badać od kilkudziesięciu lat, ale one mają historię bezpiecznego stosowania już tak na dobrą sprawę od wieków. Natomiast ja rzeczywiście, wiesz co, Julka, o ile z probiotykami doustnymi w okresie ciąży, no słuchajcie, one są bezpieczne, no siłą rzeczy. Jedyną opcją, przez to nie są dopuszczone, to, że nie mają badań, natomiast no, nie mam zastrzeżeń. To jest moje subiektywne zdanie, bo oczywiście, słuchajcie, my musimy iść zgodnie z badaniami, czyli są probiotyki dla kobiet ciężarnych, przebadane w ciąży i te powinniśmy stosować, ale żadne inne absolutnie nie powinny zaszkodzić. O tyle rzeczywiście, jeżeli chodzi o probiotyki ginekologiczne, które jednak umieszcza się dopochwowo. Tutaj ja jestem zwolennikiem tego, żeby pracować na ostrożnie badanych w okresie ciąży, bo one rzeczywiście po pierwsze muszą być skuteczne, a po drugie mieć bardzo wysoki profil bezpieczeństwa. Tak? I takie są i tutaj bardziej ja jednak gdzieś tam wchodzę w szczepy Lactobacillus niż Saccharomyces. Notabene Saccharomyces bardzo lubię u wielu pacjentów, ale rzeczywiście na tych probiotykach ginekologicznych w ciąży to raczej gdzieś tam się opieramy na laktobacillusach. Słuchajcie, wszystko wypiszemy, obiecujemy, natomiast tutaj pani Iza pisze, czy można stosować rok przed, dobra, pokażę, rok przed stosowaniem probiotyków dopochwowych jest pomocne. Otóż pani Izo, jeżeli są problemy z infekcjami intymnymi, słuchajcie, to jest taka idealna sytuacja. Mamy kobietę, ona się przygotowuje do ciąży i rok przed zaczyna pracować z tym, że ma problemy związane z infekcjami intymnymi, czyli na przykład nawracające infekcje pęcherza, nawracające infekcje pochwy. To jasne, że rok przed należy stosować probiotyki dopochwowe, czy można, jednocześnie, słuchajcie, probiotyki ginekologiczne doustne, czy probiotyki zmieniające układ mikroflory jelitowej. Bo pamiętajcie, drogie panie, że to jest takie niesprawiedliwe, że u nas te infekcje intymne występują tak często, bo okolice odbytu, okolice pochwy są jakby nie było mocniej zbliżone aniżeli u panów. Dlatego też my pracując nad infekcjami intymnymi pochwy musimy działać też na mikroflorę jelita, żeby ten rezerwuar, skąd często się nadkażamy, też był raczej zdominowany przez bakterie prozdrowotne. Także jak najbardziej należy swój mikrobiom pochwy przygotować przed okresem ciąży, do ciąży po prostu, tak? Do tego, żeby rzeczywiście dominacja tych laktobacylusów w pochwie była tak wysoka, żeby infekcje intymne w ciąży nam nie groziły, bądź żeby ich ryzyko było
niskie. Także jak najbardziej, słuchajcie, zalecam, im wcześniej zaczniemy się przygotowywać, tym lepiej. Julka, to pytanie do ciebie. Aha, homocysteina. No fajnie. Przyczyny wysokiej homocysteiny. Najwięcej przyczyn, najczęściej spotykane, to niedobory komórkowej witaminy B12 bądź kwasu foliowego. Tutaj oczywiście dodatkowym parametrem fajnym by było do zbadania kwas metylomalonowy, to jest tak zwany kwas MMA i wtedy, kiedy widzimy zarówno homocysteinę, jak MMA, możemy wnioskować, czy jest niedobór kwasu foliowego, czy witaminy B12, czy obu substancji, no ale morfologia też jest takim pomocnym parametrem, bo kiedy są niedobory witaminy B12 bądź kwasu foliowego, też może się rozwinąć tak zwana anemia makrocytarna, gdzie rośnie taki parametr, na przykład jak MCW, także tutaj no, też nie bierzemy pod uwagę jednego parametru, tylko patrzymy szerzej, więc pogłębiamy diagnostykę. Oczywiście można gdzieś tak zbadać ten kwas foliowy z krwi B12, tylko że ja zawsze mówię, że to są takie parametry, one dosyć słabe, często jest tak, że witamina B12 na poziomie krwi podwyższona, bo szlaki metylacyjne po prostu nie działają odpowiednio, one się jakby kumulują na poziomie krwi, ale nie jest zmetylowane odpowiednio, aby wejść do komórki i wtedy widzimy, że homocysteina wysoka, na przykład witamina B12 wysoka i człowiek jest taki zdezorientowany, co z tym robić, więc dokładna diagnostyka, jeśli mamy takie problemy, no to często po prostu daje metylowane formy metylofolianu i metylokobalaminy, czyli witaminy B12 w takiej zmetylowanej formie. I najczęściej ta homocysteina wtedy ładnie opada, nie? Oczywiście no, to są takie najczęstsze przyczyny. Dobra, i lecimy. Zaparcia w ciąży. Julka, co poradzisz na zaparcia w ciąży? Pamiętajcie, że zaparcia w ciąży też są częścią naturalną tego, że częścią ciąży. No trochę tam się robi ciasno w tym przewodzie pokarmowym. Powiem. Tylko zwalnia hormonalnie. Powiem tak, niestety tutaj fizjologia ciąży jest taka, a nie inna. W ogóle kiedy byłam w ciąży i zobaczyłam obrazek taki, jak wygląda cały środek, jama brzuszna, kiedy tam dziecko jest dosyć spore, czyli mówimy o takim już trzecim trymestrze, no to masakra. To nic dziwnego, że i choroba refluksowa, i niestrawność, i zaparcia, i w ogóle wszystko na świecie po prostu normalnie. No dziecko już uciska na różne po prostu tutaj narządy i w związku z tym te zaparcia mogą się pojawiać i mogą być takie, że czasami nawet ciężko je zaadresować, ale oczywiście zawsze trzeba popatrzeć na fundamenty, czy nie popełniamy jakichś innych błędów, które jeszcze bardziej te zaparcia po prostu pogłębiają, tak? Czy spożywamy wystarczającą ilość błonnika pokarmowego, tak? Bo tutaj w ciąży 25-35 gram błonnika powinno być, czy pijemy odpowiednią ilość wody, bo w ciąży zapotrzebowanie na wodę wzrasta, tak? Więc tutaj obliczamy potrzebę na wodę przede wszystkim, ogólnie dzieląc masę ciała poprzez 30 i wtedy mamy mniej więcej takie podstawowe potrzeby na płyny w diecie i dodając w ciąży jeszcze około tam pół litra, powiedzmy nawet czasami do litra. Często po prostu niewystarczająco ludzie piją wody. Pijemy kawę, herbatę, soki, wszystko na świecie, tylko nie woda. I pamiętać też, że nie wypijamy litra na raz, a tylko malutkimi łyczkami cały dzień, więc to jest naprawdę bardzo ważne. Co jeszcze? Higiena, wypróżniania się. Wiele ludzi, mamy ogólnie deski sedesowe, czy jak to toalety, kible, gdzie siedzimy, ogólnie w ogóle totalnie niefizjologicznie niedostosowane do tego, jak prawidłowo proces wypróżniania się powinien wyglądać. Każdy, kto ma dziecko, to wie najczęściej, że dziecko, żeby zrobić kubkę, bardzo fajnie sobie tak kuca, tak jakbyśmy chcieli zrobić kupę w lesie, nie mając kibla, tak? Lub kiedy takie na wsiach, wiecie, te toalety z takimi dziurkami trzeba było sobie przykucnąć i w ogóle taka pozycja fizjologiczna, gdzie kolana wyżej są niż kość biodrowa, jest po prostu lepsza, bo po prostu rozluźnia się tak zwany mięsień łonowo-odbytniczy. Tutaj fizjoterapeuci tak naprawdę tym się zajmują, fizjoterapeuta uroginekologiczny,
Polecam, tak, są specjalne podnóżki sobie przy kiblu postawić, my taki podnóżek mamy, można postawić miskę nawet, czy jakieś wiadro po prostu, żeby te nóżki troszeczkę podwyższyć i już w taki sposób, tak, żeby nie przeć, tak, przede wszystkim nie wyciskać tego kału z siebie na siłę, to powinno występować w taki w ogóle bezwysiłkowy tak naprawdę sposób, że siadamy, podnosimy nóżki i jak ten kał jest wielicie grubym, to ładnie, płynnie sobie wychodzi, tak? Natomiast wiele osób ma problemy z zaparciami, z tego co widzę, rzeczywiście o tym, no po pierwsze rzeczywiście z tą wodą problemy, po drugie nieprawidłowa pozycja do wypróżniania się. Kolejną rzeczą, no to tutaj aktywność fizyczna, wiadomo, że za mało, za dużo źle, więc po prostu ogólnie ruszyć się, jakieś spacerki w ciąży, to wszystko sprzyja raczej temu, aby próbować przynajmniej, tak, próbować, aby przynajmniej przeciwdziałać tym zaparciom. Nie wiem, czy ze swojej strony masz do dodania jakieś, na przykład ja probiotyki może być pomocne. Probiotyki zawsze dodaję, rzeczywiście, bo to może pomóc, ale wymieniałaś podstawy, tak? Bo probiotyki są zawsze uzupełnieniem i one się sprawdzają przede wszystkim, jeżeli pacjenci mają problemy takie typowo gastryczne, dodatkowe, tak? Czyli było to już wcześniej, natomiast rzeczywiście duża ilość wody, słuchajcie, wystarczająca, większa ilość ruchu, odpowiednia pozycja do wypróżniania się i odpowiednia ilość błonnika pokarmowego, natomiast z biologii nie przeskoczymy, zaparcia w ciąży zdarzają się niestety często z uwagi na to, że po prostu robi się ciasno, natomiast to rzeczywiście są podstawy, probiotyki na pewno nie zaszkodzą. Julka, i ostatnie z tych naszych pytań, które chciałam Ci tutaj zadać, które nasi obserwatorzy pytający Ci zadali, poranne mdłości, jakiś przepis szybki na poranne mdłości? No znowuż fizjologia, znowu szczególnie te poranne mdłości pojawiają się w pierwszym trymestrze, czyli kiedy dopiero organizm dostosowuje się i przyzwyczaja się do tych drastycznych zmian hormonalnych, które zaczynają występować. A wiele kobiet rzeczywiście cierpi, więc teraz też kwestia skala nasilenia tych porannych mdłości, tak? Na pewno z takich rzeczy, które można bezpiecznie suplementować i które w badaniach, na publikacjach naukowych wykazują skuteczność, no to wyciąg z imbiru i tam się typowo stosuje 250 mg co 6 godzin, bądź też witamina B6, czyli tak zwana pirodyksyna, która się stosuje też 25 mg, w tym przypadku też co 6-8 godzin. I to są rzeczy, które jakby wymienione jako te, które z takich bezpiecznych, naturalnych, niefarmakologicznych mogą łagodzić te poranne mdłości. Na pewno też zwrócić uwagę na swoją dietę, co pogarsza, tak? Bo są takie kobiety, które mają te mdłości po konkretnych posiłkach, po konkretnych zapachach. Ja na przykład w ciąży będąc, ogólnie mnie pod aspektem wymiotów bardzo ciąża oszczędziła, bo jakoś mi mocno nie dokuczało, dopóki nie byłam głodna, bo jak byłam głodna, miałam nadmierne spadki glukozy we krwi, automatycznie lądowałam w toalecie wymiotując, miałam mdłości i tak dalej, więc zwrócić uwagę, dlatego tutaj mówi się w ciąży mniejsze posiłki i częściej, żeby w miarę tą glikemię utrzymać stabilną, bo wiemy, że takie nadmierne spadki glukozy również mogą napędzać te mdłości poranne, tak, dlatego wiele kobiet gdzieś tam w nocy może się wybudzać z głodem i mają taką potrzebę coś przykąsić lekkiego. Niektórym kobietom działa coś takiego, że przykąsić coś lekkiego, zanim się wstanie z łóżka, tak, nie wstawać zbyt drastycznie z łóżka, przetoczyć się nawet ten na boczek, powolutku, tak. No tutaj też kwestia, jak to wszystko jakby wygląda. No oczywiście są tak skrajne problemy czasami, że no, stosują się już nawet leki przeciwhistaminowe, które tutaj tłumią te mdłości bardzo skutecznie, ale to raczej już w takich przypadkach, gdzie te wymioty są tak nasilone, że doprowadzą do mocnego odwodnienia, niedożywienia, gdzie kobieta traci na wadze, a dopóki to jest o umiarkowanym stopniu nasilenia, no to zdecydowanie można próbować ten imbir i witaminę B6, to co powiedziałam z dietą, unikać dużego przemęczenia, stresu. I co jeszcze z takich rzeczy? No, aha, są doniesienia, że różne akupunktura, akupresura, takie uciskanie konkretnych punktów tutaj też może jakby być pomocne. Są jakieś podobno nawet specjalne opaski, które podobno nawet działają. Nie jestem w stanie to potwierdzić na swoim przypadku, bo nie musiałam stosować, ale miałam wiele takich kobiet, które mówiły, że rzeczywiście to im pomagało. Także można poszukać sobie takich. Opcja do działania jest.
Tak, albo Dobra. nawet pójść do osteopaty. Osteopata zawsze będzie wiedział, jakie punkty można tam pouciskać, aby sobie pomóc, Żeby było lepiej. czy nawet akupunkturę zrobić. Tak? Słuchajcie, pamiętajcie, że po pierwszym trymestrze z reguły jest lepiej. To jest jakiś Tak, taki przekaz, powiedzmy, pozytywniejszy. no, Julka, bardzo, no, no. no, bardzo Tobie, słuchaj, kochana, dziękuję. Oczywiście czas dołu przeciągnęłyśmy, ale mam nadzieję, że wyczerpałyśmy odpowiedź. No w sumie Ty przede wszystkim wyczerpałaś większość Waszych wątpliwości, że rzeczywiście stało się to żywienie, suplementacja w ciąży łatwiejsze niż dotychczas. Julia, można się z Tobą kontaktować bezpośrednio, prawda? Bo rzeczywiście, jak Państwo Jak widzicie, Julia najbardziej. ma olbrzymią wiedzę. Także słuchajcie, my również oprócz listy preparatów, o których była mowa, które można w ciąży stosować, tak, z kategorii tych probiotyków, damy na Julię namiar. Także gdybyście mieli rzeczywiście problemy, pytania bądź chęć poprowadzenia żywieniowego, to myślę, że do Julii najlepiej będzie się zgłaszać już bezpośrednio. Julka, bardzo Tobie dziękuję. Państwu Dziękuję Wam bardzo również dziękujemy obie. Ja za słuchajcie, uwagę. dzisiaj świetnie bawiłam po prostu pokazywaniem komentarzy. To mała rzecz, a człowieka cieszy przy piątku tak zwanym. No i słuchajcie, no niedługo wracamy. Myślę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie z Julką, że jeszcze się tutaj spotkamy, że porozmawiamy, bo Julia nie tylko w temacie ciąży jest specjalistą, także nie żegnam się, mówię do zobaczenia. Tobie Do i wszystkim zobaczenia. Państwu. Do Dziękuję za zobaczenia. uwagę. Miłego wieczorku życzę.